Andrzej, wiceprezes Tuka Jacek, drugi wiceprezes Jeszkę Daniel, sekretarz Torbus Mariusz, skarbnik Krawczak Andrzej, członek prezydium Rudnicki Piotr, członek prezydium Serwatka Piotr, członek prezydium Sosnowski Andrzej. Szanowni Wójtowie, chciałem, wprawdzie już druh przewodniczący przed chwilą odczytał podziękowania, podsumowania, wyraz uznania, ale ja jednak też chciałem pogratulować ustępującemu zarządowi otrzymania absolutorium, pozytywnego skwitowania dotychczasowej 5-letniej kadencji działalności, pogratulować nowo wybranemu zarządowi wyboru, w ogóle druhowi przewodniczącemu sprawnego poprowadzenia zjazdu i życzyć wam tego, żebyście po prostu mieli jak najwięcej satysfakcji z tej działalności, jaką prowadzicie. Ale to jest to, co na początek. A teraz jeszcze kilka słów takich z uwag, które nasuwają się w trakcie mojej obecności, udziału w dzisiejszym zjeździe. Po pierwsze to tak, macie bardzo wysoki udział jednostek ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, ponad 50%. Jest to zasługa dobrej współpracy z komendą powiatową i tu wyrazy dużego uznania i podziękowania dla panów komendantów za współpracę, za obecność w tym życiu codziennym naszej organizacji. Druhowie, to jest bardzo wysoki wskaźnik, bo chcę wam powiedzieć, że średni wskaźnik dla kraju i dla Mazowsza, bo my jesteśmy w średniej krajowej, to jest 25%. KSRG, OSP w KSRG w stosunku do wszystkich ochotniczych straży pożarnych. To jest w takim razie bardzo dobry wskaźnik. Tym bardziej, że w ostatnim czasie i Cieksyn również wszedł do KSRG. No, to była ciężka praca ze strony tej ochotniczej straży pożarnej. Duże słowa uznania dla druhów, ale również i dla was, panowie komendanci, za stwarzane warunki. W minionej kadencji zwracałem uwagę tu niejednokrotnie i w ostatniej, i w poprzedniej, że no, ta praca z młodzieżą, udział w turniejach wiedzy pożarniczej u was na terenie powiatu jest naprawdę niewielki. Co prawda wyniki, jak już jest to uczestnictwo, jak już są te działania, to wyniki potrafią być bardzo dobre, bo przecież właśnie ze wspomnianej OSP w Cieksynie, pamiętam, że dziewczyna z MDP zdobyła nagrodę na eliminacjach wojewódzkich. Prawda? Tak było. Chyba ze 3 lata temu. No tym niemniej po prostu, no mało tego w waszym powiecie jest, a to jest jeden z istotnych elementów. Ja tu zwracam uwagę druhowi prezesowi, że w statucie jest wyraźnie powiedziane, że zarząd musi powołać w swoim gronie również komisję do spraw młodzieżowych. Prawda? I ta komisja no, po prostu jest istotna z naszego punktu widzenia. Bo to jest to pewne junkli, to jest ta ciągłość. No kto po nas nastanie, prawda? To młode pokolenie, które sami musimy wychować. Trzeba im pokazać. Ja wiem tutaj druhowie, że wy uczestniczycie w tym życiu lokalnym, że macie kontakty ze szkołami, z przedszkolami, bo byłem w niektórych strażach na terenie waszego powiatu, gdzie po prostu pytałem i wyraźnie mi mówiono, że wyjeżdżacie do tych szkół, że pokazujecie, że czasami nawet organizowane są dni dziecka w ochotniczych strażach pożarnych, a więc to życie jest. Tym niemniej tu trzeba pamiętać, że my mamy pewne wypracowane formy pracy z młodzieżą, takie, które sprawdziły się przez wiele lat i które przyniosły naprawdę dobry efekt. To jest właśnie to, co wspomniałem, ten turniej wiedzy pożarniczej, drugi
To jest konkurs plastyczny dla tych dzieciarni, szczególnie młodszych. Naprawdę, słuchajcie, to zdaje egzamin. To naprawdę przynosi efekty. No to po prostu zaciekawia tych młodych ludzi, a potem w jakiś sposób zbliża do nas, do naszej problematyki. Serdecznie gratuluję staremu zarządowi za to, że dostał absolutorium. Nowemu za to, że dostał kredyt zaufania na kolejne 5 lat. Jak widzę, współpracować będę z tymi osobami, które już znam, które się wielokrotnie dały poznać jako rzetelni strażacy, jako osoby oddane sprawie, jako druhowie, którym naprawdę zależy i na tym pożarnictwie, i którym w tych trudnych czasach tak naprawdę chce się chcieć. I chciałem serdecznie pogratulować całemu nowo wybranemu zarządowi, komisji rewizyjnej, a odchodzącemu oczywiście podziękować. Jednocześnie chcę powiedzieć, że czasy mamy dość trudne dla pożarnictwa ze względu na cały szereg zmian, których doświadczamy niemalże na co dzień. Ten rok był niezwykle trudny, jeśli chodzi o pewne zasady dotyczące finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych, jeśli chodzi o pewne przeorganizowanie pewnego myślenia. I te trudne czasy trochę niestety, ale no, wpływają w ten sposób, że być może troszkę destabilizują, powiedzmy, sytuację i waszą i trochę wzbudzają pewną taką niepewność co do przyszłości. I tutaj, szanowni druhowie, ja chcę was uspokoić, bo dopóki w was jest wola pomocy innym, dopóki wam się chce chcieć, dopóki wy chcecie nieść tą pomoc, to ja jestem spokojny o to polskie ochotnicze społeczne pożarnictwo i o tą współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Jak już tak wewnętrznie mam głębokie poczucie, że dopóki będziemy stanowili jedność tutaj na dole, dopóki będziemy wspólnie budować tą ochronę przeciwpożarową na szczeblu gminy, na szczeblu powiatu, to jest nas taka siła, że z całą pewnością nie damy się porzucić, ale przez czasem trudne do zrozumienia, czy nawet niezrozumiałe dla nas decyzje trochę wyżej. Także apeluję o ciężką pracę u podstaw, bo tak naprawdę w tej waszej sile, w tej waszym zaangażowaniu jest siła całego pożarnictwa. Serdecznie się z dobrym zarządem postaramy się funkcjonować jak najlepiej potrafimy. Myślę, że ten skład troszeczkę się zmienił. Nowy duch, młodzież weszła jakby do zarządu. Postaramy się też tą sprawę